Dobra. Dzisiaj będziemy walczyć z piratami. Normalnie z piratami walczy się tradycyjną bronią. Może ta nie jest już tak bardzo tradycyjna, ale działa całkiem nieźle. I myślę, że na piratów też będzie dobra, ale my z tego nie skorzystamy. A zrobimy tak. Tylko nie pistoła. Tylko nie pistoletem, a... Halo? Nie mam holstera na broń. Poczekajcie. A... Zabijemy ich strzałami. Potrzebna mi jest strzała, którą możemy strzelać na spokojnie z łuku. Ale tutaj łuk nam się również nie przyda. Ale będziemy próbowali robić to w ten sposób. Pap! Pua! Magiczną mocą ręcy. Sprawdźmy to. A gdyby nam się nie udało, to ewentualnie mamy Gladiusa. Najpierw zaczniemy od very easy, bo zobaczymy, czy w ogóle to się uda. Very easy, wave 1, halo. Starten. Come on. A? You fear about that, co? Poczekaj. Shit. Come on. To nie będzie takie proste, jak mi się wydawało, holy fuck. Bo prędzej na pięści pokonam. To nie tak miało być. Pozwolę mu. Fuck off. Okej. Dobra, nie wyszło mi jarołami, ale znam się na walce wręcz, kolego. Twoja broń? Podoba mi się. Testujemy. Siekiera to moje ulubione narzędzie do rąbania głów. Koleżanko. Oh, you silly boy. Lubisz swoją rękę, ale ja ją lubię. Fuck off. Próbuję pociąć ci koleżankę. Come on! Puszczaj ty! Mendo! Me! Fuck off! Ała! Fuck off! No, puść mnie! Tam je! Okej. Fuck off! Taka byłaś pewna siebie? Kurwa. Taka pewna siebie byłaś. Zobaczymy, czy umiesz pływać, Mendo. Widzisz to? To spotkało twojego kolegę. Chcesz, żeby to spotkało również ciebie? Jesteś tego pewny? Jesteś tego w 100% pewny, kolego. Masz jeszcze szansę. Masz jeszcze szansę uciec. Skorzystaj z tego. Przesadziłeś. Yeah.
Jednak. Nie skorzystałeś. Biedny głupcze. Czemu nie skorzystałeś z mojej oferty? Gdy miałeś jeszcze taką szansę, co? Leżeć? Leż, chłopcze, leż. Miałeś okazję? You fucking twat! Za burtę, śmietniku! Za burtę. Rozumiesz? Próbuję ci dać cały czas drugą szansę. Nie sp***dał tego. Ty idziesz do spania. Ty już na zawsze idziesz do spania. Spać! Spać, powiedziałem! Andrzej. Nazwę cię Andrzej. Miałem tu koleżankę, która miała już twoje zastępstwo. Ale niestety ty tego nie posłuchałeś, rozumiesz? Nie posłuchałeś tego, Andrzej. Miałeś dużo, dużo szans, żeby uciec z tego miejsca, ale nie zrobiłeś tego. Nadal, mimo moich próśb, nadal nie posłuchałeś i nie uciekłeś. Dałem ci szansę, bo widziałem w tobie potencjał. Potencjał prawdziwego chłopca, wybrańca. Ale nie. Musiałeś wszystko spieprzyć, Andrzej. Musiałeś wszystko spieprzyć. Położę cię na chwilę na pokładzie i wymyślę, co z tobą zrobić. Dobra, Andrzeju. Zobaczmy, czy umiesz bawić się w Jezusa. Próbujemy cię ukrzyżować. Nie, to nie teraz. Głupi pomysł. Ham! Pomimo dużej ilości argumentów na podłodze, nadal nie wiem, co zrobić z Andrzejem. Wydaje mi się, że zwyczajna dekapitacja i rozczłonkowanie to dobry wybór dla człowieka, który nie chciał uciec z pola walki. Bo to kazałem. W sumie uciekanie z pola walki nie jest zbyt honorowym uczynkiem, ale Andrzejowi powinno się to należeć. Więc cóż, weźmy po prostu ciebie. Dobra, Andrzej. Zrobimy to po staremu. Cia! 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 Ha! Nazywam tą sztuczkę Wiatrak Diabła. Działa. Daj mi się rozkręcić, fuck. Daj mi się rozkręcić, Andrzej. Okej. To nie działa tak, jak chciałem. Give me that booty. Ha? Inaczej. Po staremu, najpierw. No daj drążkę. Dobrze. Drążkę mamy, uciekaj, łapko. Come on, fuck off. Dobra, Andrzejku, spokojnie. Nie będzie bolało, bo i tak nie żyjesz. Dobra, to może głowa. O, to escalated quickly. Chodź, bo inaczej nie spakuję cię do kuferka. Chciałem żonie pokazać, jak wyglądają wrogowie, którzy ze mną zaczynają i nie słuchają mnie, bo to jest bardzo ważna przestroga. Fuck off. Dobra, Andrzej, potrzebujemy większego kalibru do tego. Chodź ze mną. To jest chyba wystarczająco duży kaliber. Zobaczmy. Dobra. Nie ruszę się. Fuck! Andrzejku, twoja noga jest... Naprawdę upierdliwy jesteś, Andrzej. Ach, dobra. Andrzej! Kurwa! Nie wytrzymaj normalnie, no! Że będziemy taki syf zostawiać, Andrzejku. Dwie rączki, jeszcze teraz nóżki i już po sprawie, rozumiesz? Dan! O Jezus, przecież to ma takie pier... Te nogi to powinny twoje latać! You know what, Andrzej? You know what? Dobra, musi mi starczyć takie trofeum, jakie udało się zdobyć, słuchaj. A reszta Andrzeja po prostu, kurde, za burtę, bo... Weźmy tu... O, bo... No dawaj, Andrzej. Rzucisz! Andrzej! Za burtę! A, bo w sumie... Sieć! O, tu sobie. A my zobaczymy, co to cacuszko potrafi z innymi gośćmi twojego pokroju, Andrzejku. Jedna ręka? Powinno być easy. Pop. Oh shit. O nie. Najgorzej. Let's try this again. Can I? Fuck! Don't you dare! Slide on that rope! Nie! Mam cię! Nie, zaślizguj się! Damy radę!
Mam radę! Pa. Pa. Mamy to! Mamy to! Spróbujmy. Nie! Aha! Puszczaj to, czy nie puścisz to? Puszczaj! Chwila, zaraz. Panowie, spokojnie. O, udało się. Fuck off, powiedziałem coś. No, o kurde. Tak dobrze działa? O cholera! Czekaj. Fuck off. O kurde. Naprawdę jest silne. What? Oj, sorry. Fuck off. Ty też. Cześć. Cześć. Potrzebuję kogoś z rękoma. Pięknie. Ha ha! Shit. Dobra. Oj, sorry kolego. Przepraszam. Dobra, już mnie irytujesz. Ba! Come on, fuck off! Dobrze, mogę pożyczyć to na chwilę? Tak, na 10 sekundy. Spierdaj, mogę... Proszę o wybranie na chwilę, dziękuję. Dobra, udało się. Pięknie. Kurwa, nie skacz tak. O, to chodziło. Fuck off. O. Szczerze? Idealny zestaw. Pięknie. Oj, przepraszam. Fuck off. Ale z mojego miecza, chamie. Dobrze. Pana. Oj, chciałem. Sorry. Pan nie potrzebuje tej ręki. Kolega jest nagi. Nie jest nagi, to jest koleżanka. Dobra. Na dół. Słyszysz? Na dół. Dziękuję. Ty też. Na dół. No, pani też. Do wody? Dobre. Pani. Gdy się ułożyło to. Do wody. Nie będziecie mi tu statku zaśmiecać. Rozumiesz? Idź ty. Powiedziałem coś. Do wody. Tam, do wody. Do wody, dziękuję. Państwo też. Dziękuję bardzo. Sprzątanie. Pana. Ty też. Ale was. Utrapienie tutaj z wami, naprawdę. Powiedziałem. Do wody, a pani się nie słucha. O Jezus. Dobra. To powoiła. To staropoluszko. Muszę sprzątać po prostu pani tutaj. Do wody. Kurwa, pani to z 300 kilo chyba ważyła. Zobaczmy. No, totalnie. Czekaj. Grubasy. Co tu mamy? To jest Lina. Hej, to Lina. Karolina na przykład. Albo Lina. Mandolina. Takie rzeczy. Dobra. Słuchajcie. Tak się walczyło w dzisiejszym odcinku z piratami. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić taktyczną łapę w górę, i zasubskrybować kanał. Oprócz tego możecie sobie zobaczyć zajebiste koszulki na diabeł.shoplo.com. Nowe logo ostatnio weszło, także zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to by było tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!